Za nami 19. Jaćwiejski Festyn Archeologiczny, który przez dwa dni odwiedziły tysiące ludzi. Dzięki połączeniu sił Suwalskiego Muzeum Okręgowego i GovTechu impreza zorganizowana została z rozmachem i długą listą atrakcji. W teraźniejszości zagościł czas przeszły i przyszły. Ich styk okazał się niezwykle interesujący, bo oba światy zaczęły się przenikać. Tu są te dwa światy, czyli świat przeszłości i świat przyszłości. I jak widać, zainteresowanie jednym i drugim jest wielkie, a jednocześnie chętnych na poznawanie świata i z jednej, i z drugiej strony jest też zawsze więcej. Jednostronność zawsze powoduje ograniczenia, a poza tym to, co wczoraj było mówione tutaj wielokrotnie w wywiadach, w rozmowach, że jeżeli łączymy siły, to zawsze zrobimy dużo, dużo więcej. Znaczną część terenu zajęły podmioty prezentujące rzemiosła wykonywane przed wiekami. Można było z bliska przyjrzeć się ówczesnym technologiom, narzędziom, broni, biżuterii, poznać sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku albo zagrać w gry stanowiące niegdyś rozrywkę jaćwieskiego ludu. Atrakcją były również prezentacje historyczne czy pokazy walk wojów. Spektakularna była bitwa, te wszystkie bitwy tak naprawdę, ale zauważyłem tam też wiele momentów, gdzie można byłoby zastosować inną strategię na przykład, dajmy na to. A co byś zmienił? W tych bitwach, tak? Na przykład w pewnym momencie ten pan trzymał tarczę o tako. W tamtym momencie można by było rękę mu odrąbać, na przykład. Nie mógłby już używać tarczy. Ekscytujący niedzielny turniej wojów o skarb z komanda już od kilku lat jest tradycyjnym elementem każdego pikniku archeologicznego organizowanego przez Suwalskie Muzeum. To autorski pomysł lokalnych archeologów. Wpadliśmy kiedyś na pomysł razem z naszymi współpracownikami, z wojami z grupy Perasudinoi z Suwałk na to, żeby uatrakcyjnić występy wojów i dać im odpowiednią motywację, żeby walczyli rzeczywiście poważnie i agresywnie. I jak widać, to się świetnie sprawdza. Zasada jest prosta. Wyłoniony na każdym etapie zwycięzca wchodzi do kolejnego poziomu walk, aż najlepsi w finale stają naprzeciw siebie i podejmują bój o skarb. Czasami jest to jakaś broń, na przykład miecze, repliki mieczy nadające się do walki, albo ozdoby, tak jak jest w tym roku. W tym roku pierwszą nagrodą jest naszyjnik, potem jest bransoleta i jeszcze dodatkowe inne ozdoby jako druga nagroda, no i trzecia nagroda już bardziej symboliczna, to też ozdoba. Ale wykonane przez znakomitego jubilera, idealnie, wiernie na podstawie zabytków archeologicznych. Równie interesujące, choć skrajnie inne, były atrakcje dostępne na terenie zajętym przez Laboratoria Przyszłości. Ludzie, którzy przychodzą, są zaskoczeni, jak z takiego filamentu, który jest takim prostym sznurkiem, uzyskuje się gotowe kształty, gotowe modele. Więc najczęściej pytają, w jaki sposób jest to zrobione, skąd takie modele można pozyskać, jak długo trwa proces drukowania, więc no, tym są najbardziej zainteresowani. Dzieci również okazały się niezwykle dociekliwe. Przede wszystkim pytają o to, jak drukarka funkcjonuje, co mogą też wydrukować na drukarce, no i też czy będą z tego korzystać w szkole. Więc zapewniamy ich o tym, że drukarki w szkołach już są, podpowiadamy, gdzie szukać inspiracji, podpowiadamy, jak tworzyć samodzielnie modele. Wydaje mi się, że wychodzą od nas zadowoleni. Współczesne technologie i coraz większa ich dostępność nagle otwierała wyobraźnię, pobudzała kreatywność i zainteresowania. Tutaj najbardziej mnie zainteresowały o takie figurki. Moja ulubiona jest tamten wilk kolorowy. Chciałabyś mieć takie urządzenie w domu i projektować takie rzeczy i je wykonywać? Tak, bardzo chciałabym mieć takie super maszynę. Co byś wtedy najchętniej robiła? Chyba zwierzęta, bo ja bardzo lubię zwierzaki. Czy czegoś ważnego dowiedziałaś się tutaj? Tak, dowiedziałam się, że to trzeba czekać, trzeba mieć te czekanie, tak. To też uczy, jak być po prostu cierpliwym.
oblegane było stanowisko z tokarkami pozwalającymi na obróbkę drewna magicznymi długopisami 3D. Urokowi wirtualnej rzeczywistości ulegali bez wyjątku wszyscy. I co jeszcze? O Boże! Kurczę, nie wiem, coś miała takie... Świnia! Świnka jest! Yes! I specjalnie na potrzeby tego wydarzenia stworzyliśmy w okularach takie wirtualne sceny, po których, jak Państwo widzicie, właśnie uczestnicy tego festynu mogą się przemieszczać i zobaczyć, jak taka wioska jaćwieska wyglądała. Takie gogle trafiają już do szkół i są wykorzystywane w edukacji. Mobilne laboratoria, tak oblegane przez dzieci i młodzież, również nie są propozycją przypadkową. Żeby każda młoda osoba w naszym kraju miała możliwość spróbowania wielu ścieżek swoich zainteresowań, bo nie sprowadzamy się tylko do, tak jak tutaj widzimy, różnych technicznych rozwiązań, a próbujemy rozwijać nasze programy we wszystkie dziedziny edukacji. Krótko mówiąc, zobaczysz, zapragniesz, zrealizujesz i to działa. Festyn okazał się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy ta recenzja. Przede wszystkim uważam, że wszystkie stoiska są bardzo ciekawe, bo są zupełnie inne niż na tego typu festynach. Że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie w każdym wieku, że i dla małych dzieci, i dla większych osób coś się znajdzie. I tak samo uważam, że inscenizacje były bardzo interesujące.